Pora na kolejne zmiany, a więc do tablicy. Przez ostatni miesiąc zbieraliśmy postulaty na tablicy facebookowego profilu Apel do Parlamentarzystów. Jednym z najpopularniejszych tematów jest sprawa narkotyków. Co Platforma, czy Platforma planuje wprowadzać kolejne zmiany po tej ustawie, która niedługo wejdzie w życie? Jak wygląda to? Młodzi ludzie, rozumiem, ten problem podnoszą tak. Cały czas i cieszę się, że chcą o tym rozmawiać. Będąc przedstawicielem Ministra Sprawiedliwości, ale jednocześnie parlamentarzystą, powiem, że z pełnym przekonaniem przedstawiliśmy projekt rządowy, który doprowadził do tego, iż dzisiaj nie tyle karzemy za posiadanie narkotyków, ile próbujemy przeorientować działania państwa w kierunku leczenia ludzi, którzy nie handlują narkotykami, tylko po prostu je używają niestety w zgubnych celach. Nie ma podziału na miękkie czy twarde narkotyki. Narkotyk jest zawsze tym środkiem, który prowadzi do uzależnienia i w efekcie tego nie możemy dzisiaj mówić o tym, że chcemy coś łagodzić. Dzisiaj musimy zobaczyć, jak zadziałają te rozwiązania, które przygotowaliśmy. Jak pan wie, to nie było łatwe, żeby przeprowadzić to w parlamencie. To się nam udało i wierzę, że młodzież i nie tylko, społeczeństwo nasze odpowie pozytywnie na to, co proponujemy, a więc nie karać, a leczyć. Czyli model portugalski, czeski na razie możemy wykluczyć, jeżeli Platforma dojdzie do władzy, rozumiem. Znaczy, jak pan pewnie i młodzi ludzie też rozumieją, Platforma nie jest rewolucyjna, tylko jest bardzo pragmatyczna i róbmy swoje powoli, spróbujmy również rozmawiać o tym, tak? Ta rozmowa, każda rozmowa, a zakaz chyba nie, prowadzi do dobrych efektów, ja jestem o tym przekonany. No dobrze, czyli to już wiemy. I jeszcze może młodzi ludzie bardzo dużo mówią o tym, że posłowie się migają od swoich obowiązków, że nie przychodzą na posiedzenia. Czy tutaj jakieś zmiany miałyby państwa zdaniem sens? Powiem tak, zmiany zawsze mają sens, tylko musimy je wypracować prawdopodobnie w jakimś konsensusie już w nowym parlamencie. Pochwalę się tym, iż zanim trafiłem do Ministerstwa Sprawiedliwości, byłem przewodniczącym Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w Konstytucji i tam w ramach konsensusu doprowadziliśmy do tego, że dzisiaj ktoś, kto od nowej kadencji, bo to mam na myśli mówiąc dzisiaj, ktoś, kto popełnia przestępstwo bądź popełnił przestępstwo, nie będzie parlamentarzystą i nie będzie mógł tej funkcji ani pełnić, ani kandydować. I idźmy tą drogą dalej, a więc również w cudzysłowie mówiąc, dyscyplinujmy parlamentarzystów, aby faktycznie ta pusta sala posiedzeń nie zawsze straszyła. Ale to nie jest tak do końca prawdziwie. Praca parlamentarzysty to również praca w komisji, gdzie ustawy są, można powiedzieć, wykuwane. Na sali posiedzeń dyskusja jest pokłosiem tej pracy w komisjach i tam często są zdecydowanie większe starcia niż na sali posiedzeń. Okay, dziękuję bardzo. Dziękuję. Kilkuset tysięcy głosów nie można przecież zlekceważyć.